Czy można samochodem ciężarowym przewieźć dziecko o wzroście poniżej 150 cm, zabezpieczone tylko pasami bezpieczeństwa? A. Nie wolno. B. Tak, ale tylko na tylnym siedzeniu. C. Tak, jeżeli wzrost dziecka wynosi co najmniej 135 cm. Pytanie jest o samochód ciężarowy. Oczywiście, tak jak sobie wyjaśniliśmy gdzieś wcześniej, te definicje cały czas się przeplatają, bo mówię, mamy samochody takie zupełnie bardziej cywilne, porejestrowane jako ciężarowe, natomiast w przypadku pasów bezpieczeństwa tam mamy kategorię pojazdów N1, M1 i tak dalej. Natomiast to, co sobie mówiliśmy jako wyjątek, że możemy przewieźć dziecko przypięte jedynie pasami, dotyczy samochodów osobowych i to dziecko przewożone na tylnym siedzeniu przypięte jedynie pasami, takie, które już ma co najmniej 135 cm wzrostu. Mam nadzieję, że to pamiętamy. Nie dotyczy to samochodów ciężarowych, w związku z tym odpowiedź A, czyli nie wolno, jest odpowiedzią poprawną.